dobrze. Krystyny nie widać. Jak nie widać? No to ona nikt się nie chowa, no teraz nie widać. Dobrze, relacja online. Jambam? Nigdy nie jadłam, dziękuję ci. 30 gram białka, 5 gram węglowodanów. No i tyle? Tyle. A smak? Zajebisty jak Snickers. Ty masz? Ja mam. To jest to? Mieszkacie w jednym domu? Nie. Macie jedną kuchnię? Nie. Jak otworzę i zobaczę małe kurczaczki, to... Nie, popatrz pokrojone po jednemu. Mogę otworzyć? Ja kroję w lewo, a ona w prawo. Uuuu, coś chciałam powiedzieć, że się zatrzymałeś, bo jesteś nie zły kuchni. I to miała być moja kawa! 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 Jechaliśmy drugi raz, bo pierwszy raz nam się nie udało kamery włączyć. A chcieliśmy właśnie pokazać tutaj księstwo pana Rafała Szymali, czyli najlepszy z klubów w Częstochowie, klub Calypso. Voilà. Voilà. I teraz tak. Zbieramy się. Po prostu jest trochę rzeczy do zabrania, jak zwykle. Kto bierze aparaty? Ja biorę aparaty. Jeszcze żarcie. I teraz dochodzą. Teraz dochodzą statywy i inne historie. Są koce, są śpiwory. Statyw numer jeden to nie jest statyw, to była lampa halogenowa do oświetlania planu zdjęciowego, ale halogen się był zepsuł i został statyw. I jeszcze jeden statyw, aczkolwiek ja już się nie schylę. Na mnie kolej. Aha, odsuń! Pamiętasz, jak byliśmy w Warszawie na FIWE w lipcu, listopadzie? Chodź tu, chodź kombiwar. Tu, chodź tu. Kombiwar. Dostałam wtedy zjebę, że wzięłam do Warszawy kombiwar i on jeszcze od tego czasu jest. Także u mnie w aucie... 8 miesięcy. 6 miesięcy. 8 miesięcy to jest ten status, tak? Bo jeszcze jest inny status. Dobrze, jesteśmy gotowi. I teraz trzeba klipnąć. I idziemy. Wziąłeś wodę? Oto jesteśmy w Calypso. Ta-dam. Dzień dobry. Jest i on, nagraj go, jest i on. Witam bardzo serdecznie. A jest właśnie menadżer klubu, o którym mówiłam wcześniej. Się, napijcie się kawy. Tak nas zawsze wita, mówicie sobie, nie przeszkadzajcie. Mamy 45 minut czasu, ja to nie pozostałem. Człowiek z ADHD, ja nie wiem co on wie, ale tutaj zobacz, zobacz. Troszczy się o dzieciaki w trakcie, kiedy mamy i tatusiowie sobie trenują. Chodź do baru, pokażę ci, jak to jest bar. Cześć, cześć. Nie, bo ja sobie nie pomalowałam, do mnie nie chęć. Bo ja podejdę. Przepraszam. Jak to powiedziałaś tam? Poprosiła Masia, wiesz, bo byliśmy. Spoko, dobrze, ale nie, bawiła. Nie chęć. Co tu masz? Co tu mam? Tu mam swoich klientów, będę musiała podzwonić. No dobrze. A co tu zajmujesz? Tak. Chodź, pokaż nam klub.
właśnie nie wiedziałam, jak to się nazywa. Indoor walking. Też bardzo cudowna fajne, rzecz. Super. Nawet nie wiem, czy nie lepsze od trampolin, jak dla mnie. Najgorsze jest to, że panowie nie dają się przekonać na tamte i na tamte zajęcia, bo naprawdę... A przychodzą do mnie. Przychodzą? Na już? Trampolin. Zaczęli? No. Zaczęli. O. Słyszeliśmy, kolega chodzi na górę. Chodzi na górę? Był pan na indoor walking? Już parę razy. Jak sobie pan chwali? To po pół godziny sobie chwalę. Pół godziny, tak? Ale co, bardzo duża intensywność zajęć, czy dość słaba? Jeszcze raz proszę. Duża intensywność zajęć, czy dość słaba? Większa niż na treningu siłowym? Większa. Inna? Inna. Kondycyjnie. No tak. A jaka partia dzisiaj ćwiczona? Nogi, klatka, ręce. Duży trening dzisiaj. Czym ważniejsze. Dobrze, to pozdrawiam. No dobrze, czyli pozwiedzaliśmy prawie cały klub. My idziemy na kawę. Idziemy przygotować salę do... Dostałam takiego pięknego omleta. Omlet jest zrobiony z czego? Cztery jaja. Cztery jaja, troszkę papryki, kajen i soli. Bułkę wytniemy, bułki nie ma. Smacznego. Dziękuję.